Grupa Azoty ZAG SA to jeden z największych producentów nawozów azotowych i specjalistycznej chemii przemysłowej w Polsce. 30 lat temu uruchomiliśmy w Kędzierzynie-Koźlu instalację do produkcji alkoholi organicznych w technologii OXO. Przez 3 dekady wypracowaliśmy markę, która jest synonimem jakości i profesjonalizmu. Od samego początku, jak tylko się pojawił problem OXO, to ja byłem w to wciągnięty, dlatego że w ten czas byłem kierownikiem zakładu organicznego w budowie. Ale w tym czasie urodził się właśnie temat OXO i powiedziano, że jeżeli ma być temat OXO, to jest inwestycja, a jeżeli inwestycja, to ktoś musi w inwestycji to przejąć, żeby pilnować kontakt, biuro projektów, inwestycja, przyszła budowa, kontrahent i tak dalej. I w związku z tym zakład organiczny przemieniono na zakład OXO i ja tak już tam zostałem od samego początku z tym zakładem, aż do momentu wybudowania instalacji. Miałem to szczęście, że mogłem podpisywać kontrakt przekazania instalacji wybudowanej do eksploatacji, a następnie miałem to szczęście, że podpisałem odbiór tej instalacji do eksploatacji i przeszedłem z inwestycji z tą instalacją do produkcji i uruchamialiśmy tą produkcję i prowadziłem produkcję. Także rzeczywiście od samego początku byłem związany z OXO i przez wiele lat tą instalację po prostu prowadziłem. Byłem szefem tej instalacji. Aż do momentu, kiedy awansowałem na członka zarządu i na dyrektora produkcyjno-technicznego. Dyrektor zakładu wówczas był nim magister inżynier Konstanty Chmielewski, niestety już nie żyjący, który wiedział o tym, że podstawą rozwoju zakładu jest inwestycja i że jego obowiązkiem jest dbać o to, żeby inwestycje w zakładach azotowych były nieustannie kontynuowane. On potrafił na 8 zjazd partii pojechać jako przedstawiciel. Dzisiaj się to te rzeczy neguje, ale wtedy tak było, bo wtedy to decyzja właśnie tam polegała. I tam przez cały czas ten zjazd wszystkim bębnił do ucha OXO, 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 OXO. I w końcu, gdzie tylko była możliwość zareagowania, to on reagował i OXO zostało przyznane jako inwestycja w Kędzierzynie. Pamiętam, że przyszła do nas decyzja wicepremiera Zbigniewa Madeja z dnia 17 listopada 1981 roku o następującej treści. W drodze specjalnego wyjątku zgadzam się na rozpoczęcie budowy instalacji OXO. Nasi inspektorzy ciągle tam kontrolowali plac budowy i na dzisiejszym stokażu międzyoperacyjnym znaleźli bombę. Sporą bombę. No więc zaraz saperzy przyjechali, tam zabezpieczyli, a ci nasi inspektorzy, ponieważ umieli po niemiecku, zaraz polecieli do Niemców, do kontenera, do firmy Zimmer i mówi: chłopaki, bierzcie sobie tą swoją bombę do siebie. A oni mówią: o, myśmy w czasie wojny nie bombardowali Kędzierzyna, Kędzierzyn należał do Niemiec wtedy. Idźcie tą bombę, oddajcie Amerykanom. No ale już nie poszli do nich, nie oddali. Saperzy ją wyjęli z ziemi, wywieźli i tam gdzieś wysadzili. Pamiętam bardzo dokładnie i bardzo mile wspamiętam i wspominam wizytę premiera Zbigniewa, profesora Zbigniewa Messnera, który przyjechał na naszą prośbę
po uruchomieniu instalacji chcieliśmy się pochwalić i pokazać mu, jaka to jest instalacja. Przyjął zaproszenie i przyjechał. Był również na instalacji tenże pan profesor Messner. No i oczywiście ja tam mu zameldowałem o tym, że instalacja jest gotowa, uruchomiona i że mam przyjemność go oprowadzić po tym. OXO dzisiaj to przede wszystkim dwa obszary rozwoju. Po pierwsze, optymalizacja procesowa, stworzenie warunków na poszczególnych wydziałach produkcyjnych, począwszy od wydziału gazu syntezowego, po cały ciąg OXO, przez wydział aldehydów, wydział alkoholi. Stworzenie warunków technicznych dla uzyskania optymalizacji produkcji, obniżenia kosztów związanych z użyciem wskaźników surowcowych, energetycznych, tak zwana optymalizacja procesowa. Drugi obszar związany z przetwórstwem alkoholi OXO w Zaku to obszar produkcji plastyfikatorów. To cała gałąź nowych plastyfikatorów, nasze projekty rozwojowe związane z wprowadzeniem do naszej palety produktowej plastyfikatorów polimerycznych, plastyfikatorów bezpiecznych zarówno dla producentów, jak i dla środowiska. Także obecnie jesteśmy na etapie nie tylko tworzenia strategii rozwoju, ale już wdrażania jej, realizacji poszczególnych projektów. Te projekty są na różnym etapie zaawansowania. Projekty, które przyniosą efekty już w najbliższym roku, jak również takie związane z nowymi produktami, które będą uruchomione w roku 2018. Natomiast w całym obszarze związanym z jednostką biznesową OXO Plus myślimy o przyszłości, myślimy o projektach rozwojowych, czyli mamy również rozpoczęte prace badawcze, które w przyszłości powinny zaowocować rozwojem zarówno naszej jednostki, jak i pozytywnie wpłynąć na wyniki osiągane przez cały ZAK, a przez to wpisać się w rozwój całej Grupy Azoty. Moja przygoda z OXO rozpoczęła się w 1991 roku, 1 lutego. Pracę zacząłem na stanowisku najniższym, czyli na stanowisku aparatowego. I aby znaleźć się w tym miejscu, w którym w tej chwili jestem, to musiałem pokonać parę szczebli. Spotkałem tutaj ludzi, którzy pracowali ze mną o ogromnym zaangażowaniu i to mnie motywowało do takiej pracy, do przechodzenia z jednego stanowiska na drugie stanowisko. Nie było to proste, wymagało to ogromnego zaangażowania, chęci uczenia się tej instalacji. Czyli na początku pracowałem jako aparatowy, później przeszedłem na sterowniczego, ze sterowniczego awansowałem na mistrza zmianowego, później przeszedłem na mistrza dniówkowego i zajmowałem się remontami, aż do tej pory, gdzie teraz jestem już starszym mistrzem i zarządzam tutaj tą całą instalacją. Można powiedzieć, że to 30 lat to jest taki okres, kiedy instalacja, technologia już dojrzewa, ale żeby ona była dalej konkurencyjna, no musimy cały czas pracować nad nowymi rozwiązaniami, nad nowym sposobem prowadzenia tych procesów i nad poszukiwaniem takich rozwiązań, które w konsekwencji dadzą nam przewagę konkurencyjną w stosunku do naszych odbiorców. Czyli pracujemy nie tylko nad produktem, ale pracujemy w całej jednostce, w całym ZAK-u nad takimi strategiami handlowymi dotarcia do klienta i spełniania ich wymagań. Naszą misją zapisaną w strategii jednostki biznesowej to jest oferowanie produktów chemicznych dla klienta, który ma konkretne wymagania. I to cały czas przyświeca naszym działaniom. Na OXO pracuję od 2007 roku. Do pracy w ZAK S.A. namówiła mnie żona, która pracuje tutaj jeszcze dłużej niż ja. Zdecydowałem się na OXO, ponieważ jest to duży wydział i duże szanse na rozwój. W dobie dynamicznie zmieniających się trendów
przemyśle chemicznym stawiamy na innowacje. Wiele udało się osiągnąć, ale naszą ambicją jest, aby Grupa Azoty ZAK S.A. stały się najbardziej innowacyjnym przedsiębiorstwem branży chemicznej w Polsce. W 2015 roku uruchomiliśmy jedną z najnowocześniejszych w Europie instalacji do produkcji plastyfikatora nieftalanowego OxoViflex. Spotkał się on z szerokim uznaniem przetwórców PCW, a także Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która uhonorowała go prestiżowym tytułem Polski Produkt Przyszłości. Trzydzieści lat w życiu instalacji przemysłowej to jest długi czas. Najczęściej po takim okresie uznaje się instalację za wyeksploatowaną technologicznie i odbudowuje się ją już z nowoczesną technologią inną. W przypadku naszej instalacji OXO sytuacja jest zupełnie inna. Po 30 latach mamy instalację, która ciągle może być uznana za instalację nowoczesną, za instalację pracującą doskonale i uzyskującą bardzo dobre wyniki technologiczne. 30 lat to jest rocznica, którą warto w jakiś sposób zaakcentować. Postanowiliśmy zrobić to w formie najciekawszej, mianowicie organizując konferencję naukową. Konferencję, która zgromadzi całą rzeszę znakomitości świata nauki, również naszych partnerów, naszych klientów, aby im pokazać, że jesteśmy tutaj w tym dobrze, że potrafimy również dobrze produkować, ale i też myślimy o przyszłości. Po to służy nam kontakt z nauką. Sytuacja rynkowa jest determinacją kwestii związanych z rozwojem. Najważniejszym naszym zadaniem jest utworzenie i zabezpieczenie tego, czego oczekują nasi klienci. W związku z tym będziemy tworzyli Centrum Badawczo-Rozwojowe, a w tym także Laboratorium Aplikacyjne. Tutaj złożyliśmy do NCBiR-u wniosek o dofinansowanie i jesteśmy wśród tych, którzy to dofinansowanie otrzymali. W 2016 roku utworzyliśmy Centrum Innowacji Grupy Azoty ZAK S.A., które stanie się zaawansowanym zapleczem badawczym, którego częścią składową jest Centrum Aplikacji OXO i Polimerów. Będziemy tworzyć w nim innowacyjne rozwiązania, wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom branży chemicznej. Powstaje nowoczesne laboratorium aplikacyjne, które będzie opracowywać i testować innowacyjne, wysoko zaawansowane produkty chemii specjalistycznej, dopasowane do potrzeb naszych klientów. Produkty i kompleksowe rozwiązania opracowane w Centrum Innowacji będą wprowadzane wprost do produkcji komercyjnej. Jest to ważny krok w kierunku rozwoju chemikaliów specjalistycznych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom jesteśmy na najlepszej drodze, by wraz z naszymi partnerami biznesowymi osiągnąć znaczący sukces.